Podcasty WSIB. Rozmowy doktora Macieja Zborowskiego z serii Studenci WSIB o sobie. Rozmowa ze studentem Andrem Markiewiczem o pracy w korporacji bez tajemnic. Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego uczelnianego podcastu, w którym spotykamy się ze studentami oraz absolwentami. Dziś mam przyjemność gościć naszego do niedawna studenta, obecnie absolwenta, ale już kandydata na kolejne studia drugiego stopnia, Andrę Markiewicza. Dzień dobry, Andrę. Dzień dobry, witam serdecznie. Andrę, powiedz, co studiowałeś do tej pory na naszej uczelni? Studiowałem management, także zarządzanie w języku angielskim. Pierwszego stopnia ukończyłem w tym roku i od razu po obronie zapisałem się na magisterkę również z zarządzania w języku angielskim. Powiedz mi proszę, co sądzisz o studiach? Jesteś Polakiem, mieszkasz w Polsce. Co sądzisz o opcji studiów po angielsku dla Polaka mieszkającego w Polsce? W mojej ocenie jest to najlepsza opcja, biorąc pod uwagę obecne czasy. Czasy, które stają się coraz bardziej międzynarodowe. Widzimy to nawet po chęci podróżach. Tak więc język angielski jest podstawowym językiem komunikacyjnym. Nie ukrywam, że jeśli ma ktoś trudności z językiem angielskim, to jest to dodatkowy atut, żeby zacząć studia w języku angielskim, żeby jeszcze podszlifować ten język. Oczywiście trzeba posiadać pewne podstawy tego języka, żeby w miarę zrozumieć zajęcia, ale moim główną motywacją, żeby dążyć do studiów na tej uczelni w języku angielskim, było to, żeby troszkę doszkolić ten język. W dodatku pracuję również w międzynarodowym środowisku, tak więc troszkę logiczna konsekwencja. To bardzo ciekawe, co mówisz, gdyż często spotykamy się z takim stereotypem, że na studia po angielsku, żeby iść, to trzeba perfekcyjnie znać angielski jak native speaker, a tu pokazujesz bardzo ciekawą postawę mówiącą, że z angielska no pain, no gain, czyli w bardzo luźnym tłumaczeniu bez pracy nie ma kołaczy, a zatem studia po angielsku w języku obcym mogą być też okazją do lepszego poznania tego języka. To bardzo ciekawa myśl. Czy w twoim przypadku też zauważyłeś progres po korzystaniu z zajęć po angielsku przez 3 lata? Tak, ja uważam, że u mnie wywiodło się to ze środowiska międzynarodowego, tak więc podszkoliłem ten język angielski już dosyć wcześnie, troszkę wskakując w głęboką wodę. Ten poziom angielskiego, języka angielskiego był bardzo podstawowy. Tak więc sam troszkę wszedłem w taką strefę dyskomfortu dla samego siebie, jednak kończyło się to po południu, gdy praca się skończyła. Tak więc zdecydowałem się, żeby jeszcze bardziej wejść w tą strefę dyskomfortu i zapisać się na studia anglojęzyczne, żeby przyspieszyć ten proces nauki języka. To ciekawe, co mówisz o tym, że na początku była praca, nie czułeś się szczególnie dobrze z językiem angielskim w tejże pracy, ale jeszcze bardziej chciałeś podjąć wyzwanie, jeszcze sam sobie rzuciłeś rękawicę, można powiedzieć, zapisując się na studia anglojęzyczne. Tylko pogratulować determinacji oraz efektów, które osiągnąłeś po zarówno pracy, jak i nauce, wszystko w języku angielskim. Mówimy tak tajemniczo o twojej pracy, twoich obowiązkach. Może tą tajemnicę odsłonimy, uchylimy rąbkę tejże tajemnicy. Powiedz proszę, gdzie pracujesz i jakie są twoje obowiązki w miejscu pracy? Obecnie moje stanowisko jest manager, czyli kierownik w dziale compliance w Amazon Development Center w Gdańsku. Zakres obowiązków bardzo szeroki, ale postaram się skroić to do minimum. Zarządzam zespołem międzynarodowym, składającym się obecnie z 25 osób. W moim zakresie obowiązków jest dbanie oczywiście przede wszystkim o zespół, o ich rozwój. Dział compliance jest troszkę działem hybrydowym pomiędzy prawem a infrastrukturą IT. Tak więc zastosowania IT, żeby Amazon jako firma była zgodna z prawami. Ja akurat jestem w dziale, który obejmuje głównie prawa unijne wraz z polskimi i moim zakresem obowiązków jest tworzenie infrastruktury pod względem IT, żeby zabezpieczyć zarówno klientów, sprzedawców, jak i firmę poprzez nowoczesne rozwiązania techniczne. Czyli twój dział, parafrazując, wytwarza rozwiązania informatyczne, które mają na celu zapewnienie zgodności działalności Amazona z prawodawstwem, w twoim przypadku unijnym, ale chodzi też ogólnie o zewnętrzną legislację. Tak jest, dokładnie.
Mówiłeś o 25 osobach w Twoim zespole. Ile narodowości jest reprezentowanych w Twoim zespole? Obecnie ciężko mi powiedzieć. Doszło do mnie kilka nowych osób. Kilka oddałem do innego kierownika, bo bardzo dynamiczne zmiany, do których być może gdzieś będziemy też jeszcze dzisiaj rozmawiać w świecie korporacyjnym. Jeśli miałbym na szybko rozliczyć, to podejrzewam, oscylując w 10 narodowości. Możesz przykładowo wymienić te najpopularniejsze? Rzecz jasna, Polska, niemieccy przedstawiciele Indie, Nigeria, Białoruś, Ukraina, Szwecja bardzo dużo, bo również szwedzki rynek jest pod moimi skrzydłami, Francuzów również, także tak tylko, żeby kilka przykładów podać. Jasne. Rozumiem, że tylko część osób pracuje tutaj stacjonarnie w Gdańsku, duża część osób pracuje zdalnie z dowolnych miejsc na świecie. Opowiedz proszę, jak się zarządza zespołem tak mocno rozproszonym, nie tylko pod kątem narodowości i kultury, ale też pod kątem geografii? Mój zespół cały pracuje w Polsce, także tutaj jeszcze w miarę szczęście mam, bo mogę czasami zachęcić ich do przyjazdu tutaj do Gdańska, jeśli mamy jakieś tematy do omówienia na tyle ważne, żeby przybyli tutaj. Niemniej jednak jest to w pewnym sensie utrudnieniem, jeśli chodzi o pewne aspekty. Jak rozumiemy, ta komunikacja nonwerbalna poprzez rozmowy online, szczególnie poprzez komunikatory, no jest w zasadzie nieistotna, albo inaczej, nawet podczas rozmów, gdzie zwaniamy się z ludźmi, nawet w większych grupach, trudno wyczuć intencje rozmówcy albo całej audiencji, jeśli chodzi o to, że jest grobowa cisza. Do końca nie wiemy, dopóki kamerki nie są włączone, czy w dobrym kierunku zmierzamy tą rozmową, czy prezentacją, czy spotkaniem, czy w złym. Także tutaj jest mocne utrudnienie w tym sensie. Niemniej jednak jest to olbrzymia swoboda dla pracowników. I tutaj ja byłem zawsze największym adwokatem, że jesteśmy dorośli na tyle i mam pełne zaufanie do swojego zespołu, że potrafię wypełniać swoje obowiązki zdalnie czy w biurze. Chętnie zachęcam ich, żeby przyjeżdżali do biura, ze mną się również spotkać, mi na tym polega. Niemniej jednak rozumiem, że ktoś ma też zainteresowania, bo życie prywatne, które czasami no, jest trudno zgodnić z życiem w pracy i przyjazdem do biur. Nie ukrywając, Trójmiasto nie jest zbyt przyjazne, jeśli chodzi o dojazdy pod względem korków. Tak więc wiem z własnego doświadczenia, jak bolesne jest tracić ponad godzinę na dojazd. Tak więc rozumiem intencje pracy zdalnej. Ma to plusy i minusy, tak jak oczywiście, mówiłem. Ma plusy i minusy, natomiast żyjemy w takich czasach, że nie można dzisiaj, jeśli chce się być pracodawcą mającym dostęp do wykwalifikowanej kadry, odłączyć dostępu pracy zdalnej, bo wtedy nikt, pies z kulawą nogą, przepraszam za wrażenie, nie przyjdzie do tej pracy. Dokładnie. Nasza organizacja postępowała na tyle rozsądnie w mojej ocenie, że daliśmy ludziom wybór w zeszłym roku. Tak więc mamy podstawowy model, który się nazywa hybrydowy, czytaj 3 dni w tygodniu przychodzimy do biura, 2 dni pracujemy zdalnie, ale ktoś spoza Trójmiasta, już nie uwzględniając osoby, które są objęte prawem pracy, czytaj osoby, które mają dziecko poniżej 4 roku życia, bądź niepełnosprawności, albo opiekują się osobami niepełnosprawnymi, automatycznie mogli otrzymać zdalną pracę. Niemniej jednak ci, którzy uważali, albo mieszkali poza Trójmiastem, albo podczas pandemii wyprowadzili się poza Trójmiasto, co też bywało bardzo częstą sytuacją, mieli możliwość aplikowania o wirtualną pracę. Powiedz proszę, do jakby postępowania może z pracownikami wrócimy jeszcze, ale zacznijmy od początku. Mhm. Jak to się stało, że rozpocząłeś pracę w Amazonie? Ja posiadam drogę bardzo okrężną. Urodziłem, wychowałem się w Niemczech, cała moja rodzina pochodzi z Polski. Przeprowadziliśmy się do Polski, gdzie ukończyłem szkołę średnią. Po szkole średniej pracowałem w firmach mniejszych bądź średnich, głównie polskich. Zazwyczaj związane z niemieckim, poprzez to, że to był mój największy atut jako młody człowiek, eksploatowałem to oczywiście, głównie w działach handlowych, eksportowych i tego podobne. Te kroki podejmowane przeze mnie zaczęły się w małych firmach, przechodząc w średnie firmy, budując działy eksportowe, gdzie jednak ten niemiecki już był limitacją w pewnym sensie, ponieważ ekspansje na rynek międzynarodowy nie oznaczają tylko 2-3 krajów niemieckojęzycznych, tylko większych.
Tak więc gdzieś rzuciłem sam siebie na głęboką wodę, próbując ten swój język angielski doszlifować, po prostu próbując rozmawiać z firmami. Tak rozpoczęła się moja współpraca z kilkoma korporacjami międzynarodowymi, głównie z działu automotive, także producenci samochodów osobowych. I w tamtym momencie zauważyłem w pewnym sensie zainteresowanie z mojej strony do świata korporacyjnego. I widziałem po kilku rozmowach, bo ci klienci stali się też w pewnym sensie moimi przyjacielami, do dzisiaj jestem z nimi w kontakcie. Po kilku rozmowach zdradzili mi albo opisywali swoją codzienną pracę i kulturę korporacji, w której nigdy nie byłem jako młody człowiek. I widziałem w tym wielkie możliwości. Tak więc zdecydowałem się na przeprowadzkę z małej polskiej miejscowości tak naprawdę do Trójmiasta, aplikując właśnie do większych firm, między innymi właśnie Amazon. Tutaj tak naprawdę w tamtym okresie, to było w 2020 roku, sama rekruterka do mnie się odezwała, a ja w tym momencie już byłem zainteresowany tą ścieżką, także troszkę tak logiczna konsekwencja, że zgodziłem się na rozmowę. Było to stanowisko, nazwijmy to potocznie szeregowe, w dziale właśnie compliance i tak zaczęła się ta kariera, a później w zasadzie samo koło się toczyło troszkę, gdzie widziałem, że to środowisko jest dla mnie odpowiednie. Pracujesz zatem już kilka lat w dużej międzynarodowej korporacji, poprzednio pracowałeś w innych również międzynarodowych środowiskach. Powiedz proszę, jakie są według Ciebie, zacznijmy od plusów, największe plusy pracy w korpo? W pierwszym momencie bym powiedział, jeszcze nie mając tej wiedzy kilkuletniej, stabilność pracy. Ostatnie lata pokazały na rynku pracy pewne dynamiczne zmiany, szczególnie w dziale IT, które niestety nastały we wszelkich korporacjach. Niemniej jednak uważam, że jest to stabilne zatrudnienie. We większości sytuacji korporacje oferują umowę na czas nieokreślony, tak więc to jest w pewnym sensie poczucie stabilności, jeśli ktoś tego poszukuje. Największą zaletą zdecydowanie jest język angielski, szczególnie w Polsce, gdzie często widuję po znajomych również pewien dyskomfort i braki w tym języku angielskim, choć chęci są, ale nie wiedzą do końca od czego zacząć. A w tym środowisku jesteśmy zmuszeni do tego, żeby rozmawiać po angielsku, nawet biorąc pod uwagę inne działy, z którymi współpracujemy. To jest podstawowy język, którym się posługujemy. Oczywiście polskim również, jeśli ktoś rozmawia po polsku. Także tym plusem i największym atutem jest język angielski, ale dla mnie osobiście i biorąc pod uwagę też moje studia i zainteresowanie bądź nawet pasję zarządzaniem i zarządzanie projektami, zespołami, to było to poznawanie mechanizmów, które używają te korporacje, które no nie ukrywamy, nie bez powodu rozrosły się do wielkości, które obecnie są. Są to mechanizmy, które można stosować również w mniejszych bądź średnich firmach. Nie ukrywam, nie zawsze to się udaje, ale tą wiedzę czerpać z takiej korporacji jest wielkim atutem. Ja zawsze powtarzam, jeśli ktoś byłby zainteresowany pracą w takim środowisku, to powinien się zachować jak gąbka i chłonąć tą wiedzę, chłonąć te mechanizmy i zastanowić się, jak można je zastosować, czy w życiu osobistym nawet, czy może w dalszej ścieżce kariery. Także tutaj te mechanizmy, ta wiedza i możliwość szkolenia się. Bo tutaj jednak te firmy mają olbrzymi nacisk na to, żeby rozwijać tych pracowników, szczególnie jeśli zauważą, że pracownicy są chętni na to. Czyli według Ciebie największe plusy pracy w korporacjach międzynarodowych to przede wszystkim stabilność zatrudnienia i pewność zatrudnienia, z kilkoma wyjątkami, ale co do zasady, tak? Oraz możliwość rozwoju, zarówno poznawanie mechanizmów działających w środowisku międzynarodowym, jak też szkolenia, rozwój osobisty Ciebie jako pracownika. Tak jest. Ale doskonałość nie występuje w przyrodzie i na pewno są też minusy pracy w środowisku korporacyjnym. Jakie według Ciebie są te najbardziej zauważalne, a może najbardziej dotkliwe minusy pracy w międzynarodowych korporacjach? Oczywiście, nie ukrywam, że trzeba tutaj podkreślić, że to w korporacjach mamy również w pewnym sensie mikroklimat. Tak więc w zależności od tego, w jakim zespole czasami wylądujemy, bądź podczas zatrudniania jakiego przełożonego będziemy mieli, ma olbrzymi wpływ na to, jak później ta ścieżka będzie się rozwijała. Podsumowując
co ja zauważyłem, jakim, jeśli bym mógł określić minusy, to bym powiedział, że jeśli ktoś nie lubi dynamicznych zmian, dynamiczna zmiana jest bardzo pięknym słowem, na czasami najzwyczajniej chaos. Takie coś jest obecne w takich dużych, dużych korporacjach i musimy troszkę się do tego przyzwyczaić. To zajmuje dużo czasu, szczególnie pochodząc z małych firm średnich, gdzie nazwijmy to pewne mechanizmy bądź procesy są bardzo stabilne. Nie ma wielkich zmian, czasami są pewne rzeczy wdrażane, ale nie ma czegoś takiego, że z dnia na dzień pracujemy w innym zespole. A takie rzeczy potrafią się dziać jednak w wielkich korporacjach. Czyli mówisz, że bycie takim malutkim pionkiem w grze rozgrywanym przez innych, tak to można sparafrazować. Jak najbardziej, czyli tak. Nagłe zmiany, które nastają i nie masz wyboru, musisz się do nich dostosować. Tak jest. Taki brak podmiotowości, tak to można nazwać, czy to byłoby zbyt duże uproszczenie? Tutaj znowu przychodzi ta kwestia, o której wcześniej wspomniałem, przełożony. Ta transparentność jest coraz większa i tutaj wydaje mi się, że jest pewien stygmat korporacji, gdzie ktoś jest poruszany właśnie jak pionki. Tutaj znaczący wpływ mają przełożeni. Na ile są transparentni, na ile dają nam w pewnym sensie kontekst decyzji. Bo czasami nawet to już wystarczy pracownikom, prawda? Skąd ta decyzja się wzięła? Nikt nie musi się tłumaczyć, dlaczego ta decyzja została podjęta, ale w pewnym sensie kontekst trafia na zrozumienie pracowników. Ale jeśli bym miał uogólnić to, to tak. To są decyzje wprowadzane, czasami nawet nie wiemy kiedy ani skąd. Musisz się dostosować, inaczej dziękujemy. Tak jest. Powiedz proszę, jakie rady mógłbyś dać młodym ludziom, którzy chcieliby wejść do tego wielkiego świata korporacyjnego, których pociągają szklane wieżowce i długie, obco brzmiące nazwy stanowisk? W pierwszej kolejności podstawowa rzecz to bym powiedział język angielski. Bez tego, no to niestety nie możemy się poruszać w tym świecie. Drugą sprawą jest taka, i tutaj być może nawet nie rada, ale takie zachęcenie, że nie trzeba koniecznie mieć w pewnym sensie wiedzy, jeśli chodzi o dany dział, do którego aplikujemy. Ja nie jestem prawnikiem, ale pracuję w dziale compliance, współpracujemy jako zespół. I tutaj, żeby się też nie wystraszyć przed tymi właśnie długimi nazwami stanowisk, które de facto nic nam nie mówią, ale przeczytać sobie opis i czy czujemy się tak naprawdę w takiej roli, o ile zrozumiemy opis, bo tutaj też często trafiamy na problemy, ale przede wszystkim to wykształcenie wyższe. Bo tutaj no, trzeba sobie przyznać, że aplikowanie na takie stanowiska, musimy zdać sobie sprawę, że tych aplikantów jest kilka, kilkanaście, bądź nawet kilkaset. W pewnym sensie to wykształcenie wyższe będzie atutem branym pod uwagę. Jeszcze bardziej, jeśli jest ukierunkowane, bądź doszyte na dane stanowisko. I tutaj możemy wymienić sobie od zarządzania, prawo, HR, tak? Tutaj są tyle działów w takich dużych firmach, że na pewno coś znajdziemy, ale na pewno będzie to atut brany pod uwagę podczas weryfikacji. I jeśli chodzi o takie aspekty, może charakteru bardziej, to bycie otwartym i proaktywnym. Jeśli już dostaniemy tą pracę, bo często tak jednak jest, to do końca mamy taką niepewność, czy sobie poradzimy i jak iść naprzód, szczególnie po kilku miesiącach, to moja rada jest taka i to nawet nie jest rada do kogoś, kto pracuje w korporacji, bądź też w małych albo średnich firmach, bądź proaktywny. Niekoniecznie tylko wskazywać problemy, które zauważamy, jak ja często to powtarzam, słynne się naprawi, bądź tym się. Spróbuj zaproponować, jak ty to widzisz, jak to rozwiązać. Szczególnie po kilku miesiącach pracy na danym stanowisku mamy ekspertyzę. Przełożony często tego nie ma i nie widzi rozwiązania potencjalnego. Czyli przede wszystkim język, wykształcenie i postawa, która jest częścią rozwiązania problemu, a nie stwarzania problemu albo bycia tymże problemem. Tak jest. Ale pokrótce odnoszę wrażenie, że polecasz pracę w środowisku korporacyjnym, że jest więcej plusów niż minusów? Osobiście polecam. Ze względu na możliwość rozwoju, tak jak mówiłem, jeśli ktoś również szuka stabilnej posady i wypełnia swoje obowiązki i tak zupełnie szczerze, nic poza tym, to też będzie zadowolony z tego środowiska. Są pewne wymagania, które musimy spełniać,
ale to nie jest tylko w korporacji taka sytuacja. Również mamy takie sytuacje w małych bądź średnich przedsiębiorstwach. Na ogół te warunki bądź te szanse, które możemy mieć w dużych firmach, jeśli chodzi o rozwój osobisty przede wszystkim, są znacząco większe niż w małych firmach. Moją drogą, którą przyspieszyła jedna zasadnicza rzecz, to jest znalezienie sobie odpowiednich ludzi jako mentorów, doświadczonych, gdzie zauważyłem, że oni chyba dobrze się tutaj czują i dobrze sobie radzą. I najzwyczajniej podejść do nich i się ich zapytać, czy możemy raz w miesiącu usiąść i sobie porozmawiać o moich pomysłach, o moich planach. I to była dla mnie największą zaletą. I dobrze, że tacy ludzie są, którzy gotowi są dzielić się wiedzą, jak to w każdej organizacji być powinno. Nie zawsze jest, ale być powinno. Andre, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dużo się dowiedziałam nie tylko o Tobie jako o człowieku, ale też o charakterystyce tego rodzaju pracy i o polecanych obecnie postawach. A Wam dziękuję za wysłuchanie, tudzież obejrzenie niniejszego odcinka. Dziękuję za obejrzenie również poprzednich odcinków. Zapraszam gorąco do obejrzenia tych, którzy jeszcze nie oglądali i zapraszam już teraz na kolejne odcinki naszych podcastów. Śledź nasze media społecznościowe, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych rozmów.